Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Nie samą ekstraklasą człowiek żyje, a więc zaglądamy na zaplecze i przyjrzałem się spotkaniu, można powiedzieć, dzisiejszego super piątku Fortuny pierwszej ligi, a więc mecz Puszcza Niepołomice ŁKS Łódź, zwycięstwo Puszczy w Małopolsce. Sensacyjny wynik, natomiast patrząc na przebieg tego meczu, absolutnie no to nie jest dzieło przypadku. Podopieczni Tomasza Tułacza sięgają po komplet, zaznaczmy pierwszy komplet w tym roku kalendarzowym. Puszcza, która to no jest, jakby to nie było, sensacją tego sezonu na zapleczu polskiej ligi przed rokiem, drużyna, która walczyła no niemalże do końca o pozostanie w pierwszej lidze, w tym sezonie być może nawet walczy o promocję. Jednocześnie ta wiosna zbyt udana nie była, bo były to dwie porażki na inaugurację tej wiosny, bodaj ze Stalą Rzeszów, a także z Ruchem Chorzów, później remis w Chojnicach, no i dziś zwycięstwo z, podkreślmy to, liderem. Natomiast tak, przebieg spotkania. Wydaje mi się, że no, Puszcza jednak grała odważnie, bardzo ofensywnie i można tak powiedzieć bez kalkulacji z przodu. Przede wszystkim ciekawe rajdy Emile, świetna też gra oczywiście strzelca bramki Wojcinowicza. Pochwalę też Thiago, piłkarza wypożyczonego z Krakowi. Podobały mi się pojedynki, podobała mi się w pewnym sensie bezkompromisowa gra. Dużo strzałów na bramkę i przede wszystkim decyzyjność, bo często jest tak, że nie zgadza się gdzieś tam ostatnia faza w ataku. Natomiast ŁKS również to była drużyna, która atakowała, natomiast patrząc chociażby po no, statystyce gier domowych, widać, że Puszcza po pierwsze u siebie nie przegrywa, bo jest to ledwie jedna porażka na własnym obiekcie, a po drugie drużyna, która naprawdę mocna jest przed własnymi trybunami. Jedyna bramka, którą obejrzeliśmy w tym spotkaniu, padła w pierwszej połowie, natomiast wcześniej mieliśmy ciekawą sytuację po indywidualnej stracie obrońcy ŁKS-u. Tam fajna interwencja bramkarza przyjezdnych, ale wydaje mi się, że cały czas gdzieś tam Puszcza miała realną przewagę, większa liczba sytuacji, natomiast mniejsze posiadanie piłki. Co ciekawe, czyli mówimy tutaj o takiej aktywnej grze i maksymalizacji swoich sytuacji. W drugiej części spotkania mecz był bardziej wyrównany, przyjezdni już częściej atakowali. Wydaje mi się, że ciekawa zmiana Korta, środkowego pomocnika, który dał kilka impulsów, tak samo Stipe Juric, no jest to piłkarz, który gdzieś tam mógł się podobać. Po stronie Puszczy niezłą zmianę dał Kidrić, piłkarz, który mógł wpisać się na listę strzelców w drugiej części meczu, ale tam niezła interwencja bramkarza przyjezdnych. Tak wygląda tabela Fortuny pierwszej ligi. Jak powiedziałem na samym początku, podopieczni Tomasza Tułacza awansowali na trzecią lokatę. ŁKS Kazimierza Moskala wciąż jest liderem, 44 punkty na koncie, więc ta zaliczka no, jest spora. Ruch, jeżeli nawet wygra to spotkanie w tej kolejce, nie wyprzedzi drużyny z Łodzi. ŁKS wciąż może być liderem, wciąż mówimy o naprawdę niezłym sezonie, no i jednak o głównym faworycie do tego, by w kolejnym sezonie pograć w Ekstraklasie. Dzięki, szybkie spojrzenie na mecz Fortuny pierwszej ligi. Puszcza wygrała 1-0 z ŁKS-em Łódź. Was zachęcam standardowo do subskrypcji mojego kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.